Papież chce zmiany w modzie liturgicznej. Gdzie my jesteśmy? Papież chce zmiany w modzie liturgicznej. Koniec z koronkami, trzeba zmienić modę liturgiczną, stwierdził papież Franciszek podczas spotkania z biskupami i duchownymi z Sycylii. Przypominam, że jesteśmy 60 lat po Soborze Watykańskim II, dodał Ojciec Święty. Watykaniści relacjonowali, że papież podczas audiencji rozmawiał z przedstawicielami duchowieństwa w wyjątkowo bezpośredni sposób. Jak się miewa reforma, którą wprowadził Sobór? Co z liturgią? Ja nie wiem, bo nie chodzę na mszy na Sycylii i nie wiem, jakie kazania wygłaszają księża. Czy głoszą je tak, że ludzie wychodzą na papierosa, a potem wracają? Czy to są kazania, w których mówi się o wszystkim i o niczym? Zastanawiał się Franciszek. Papież przedstawił receptę na mszę idealną. Pamiętajcie, że po 8 minutach uwaga słabnie. Ludzie chcą treści, myśli, uczucia, obrazu, które będą nosić w sobie przez cały tydzień, zaznaczył Ojciec Święty. Jak odprawiana jest msza? Ja tam nie chodzę, ale widziałem zdjęcia. Mówię jasno. Moi drodzy, dalej koronki? Gdzie my jesteśmy? 60 lat po Soborze, stwierdził. Trzeba trochę zaktualizować modę liturgiczną, podsumował papież Franciszek.